Cześć wszystkim, tutaj Marysia, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo wyczekiwanym przez Was filmem, przeze mnie w sumie też. Dlatego, że pytaliście mnie już o ten film właściwie od ponad roku, kiedy dopiero co kupiłam bilety, bo dzisiaj opowiem Wam o koncercie Eda Sheerana. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dokładnie w tym samym miejscu, z chyba takim samym tłem nagrywałam filmik o koncercie Justina Biebera, na którym byłam w 2016 roku w listopadzie i jakby stwierdziłam, że to jest całkiem fajny sposób na to, żeby po pierwsze zachować takie wspomnienia dla siebie i żeby mieć wszystko w jednym miejscu, co tam się działo w trakcie koncertu i mieć wszystkie, wiecie, filmiki z tego właśnie wydarzenia, ale też po to, żeby pokazać, jak wyglądał ten koncert dla osób, które no niestety nie mogły na nim być. Więc to jest taka, można powiedzieć, mini seria na moim kanale, to jest dopiero drugi odcinek. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o koncercie Eda Sheerana. I jak doskonale wiecie, to grał w tym roku aż dwa koncerty w Warszawie. Pierwszy odbył się 11 sierpnia, a ten drugi, na którym właśnie ja byłam, był 12 sierpnia. I co jest najciekawsze, to właśnie ten koncert, na którym byłam ja, to był jego ostatni koncert kończący jego trasę po Europie, więc trochę taki, wiecie, big deal, powiedziałabym. Ale zaczynając tak zupełnie od początku, to pojechałam na ten koncert razem z dwiema moimi super koleżankami Martą i Anetą, także pozdrawiam Was. Stwierdziłyśmy, że fajniej będzie po prostu pojechać sobie na 3 dni zamiast na jeden dzień koncertu i ja naprawdę się z tego powodu ucieszyłam, dlatego że ostatni raz w Warszawie, wiecie kiedy byłam? 15 albo 14 lat temu, ale mam 20, więc byłam wtedy dosyć mała i tak naprawdę za dużo z tamtego okresu nie pamiętam. Generalnie nie będę Wam tutaj za dużo na ten temat opowiadać, jeśli jesteście ciekawi, co robiłyśmy podczas całego wyjazdu, to pojawił się ostatnio vlog, więc jeśli go nie widzieliście, to serdecznie zapraszam i mogliście w tym vlogu również zobaczyć dosłownie na żywo, jak stukłam... O, pozdrawiam Anetę, która właśnie napisała. Jak stukam sobie telefon, tak więc zapraszam do tamtego filmu. Tyle w tytule wstępu, przejdźmy już do dnia koncertu. Więc tak naprawdę 12 sierpnia, czyli w niedzielę, poszłyśmy sobie na początek coś zjeść, zjadłyśmy super mega duże śniadanie, które raczej było obiadem, ale to też widzieliście właśnie na vlogu. I chciałyśmy pojechać pod stadion tak mniej więcej o godzinie 13, to był taki, wiecie, luźny plan, bo my miałyśmy płytę, miałyśmy właśnie miejsca na płycie, tak wygląda mój bilet. No i jak doskonale wiecie, to miejsca na płycie nie są numerowane, przynajmniej u Eda nie było żadnych krzesełek ani nic takiego, po prostu była płyta i tam się stało, tak jak na Justinie dokładnie. A zaznaczę to bardzo mocno, że cały koncert odbywał się na Stadionie Narodowym, który jest ogromnym obiektem, więc jakby wiecie, płyta to jest cały obszar stojący i ja szczerze Wam powiem, strasznie się stresowałam, strasznie się bałam, że będziemy gdzieś totalnie na końcu albo w środku takiego wielkiego tłumu i nie zobaczymy dosłownie nic. A tu takie zaskoczenie, bo słuchajcie, pod stadionem byłyśmy jakoś o godzinie 15, bramki były otwierane o 16, ale jakoś tak po koncercie Justina i po tamtej organizacji jakby nie nastawiałam się, że oni otworzą je punktualnie. A tu kolejna niespodzianka, dlatego że otworzyli je punkt 16. Wszystko było tak super zorganizowane, nie było żadnej, nie wiem, przepychanki jak na Justinie. Nikt nie biegał, nie krzyczał, wiecie, nie było takiego chaosu, wszystko było zorganizowane, sprawdzano powoli te bilety, nawet za bardzo tam toreb nie sprawdzano, ale to wiecie. Stałyśmy pod sceną chyba o 16:30, więc tak naprawdę wejście, sprawdzenie tego wszystkiego i dojście przez te wszystkie korytarze aż pod scenę zajęło nam około 30 minut, więc to jest naprawdę świetny czas. I do teraz jestem w szoku, totalnie. Nie wiem, miałyśmy jakieś takie szczęście po prostu, że jak przyszłyśmy pod stadion, musiałyśmy oczywiście go całego obejść, bo miałyśmy chyba wejście numer 10. Przed nami wcale nie było aż tak dużo ludzi. No kolejka była taka, wiecie, normalna. Znaczy ja myślałam, że będzie 5000 razy dłuższa, była naprawdę jak na koncert, jak na tyle tysięcy ludzi, to była naprawdę krótka. I w momencie, kiedy stanęłyśmy w tej kolejce, za nami zrobiła się taka kolejka, że się tak zakręcała, więc po prostu nie wiem jakim cudem, ale udało nam się trafić w taki idealny moment i naprawdę potem byłyśmy bardzo blisko sceny. Na początku w sumie stanęłyśmy tak na środku i nie wiem, nie liczyłam, ale tak około był to 12-13 rząd, tak podejrzewam. I potem właśnie z Martą chciałyśmy iść po coś do jedzenia i stwierdziłam, że po bokach nie ma praktycznie ludzi, bo wszyscy, wiecie, jakby byli tak po środku ustawieni, żeby być na wprost sceny i tak dalej. Więc stwierdziłyśmy, że się przeniesiemy właśnie na bok
i słuchajcie, stałyśmy w piątym rzędzie. Troszeczkę z boku sceny, co prawda, i ta scena jakby była taka okrągła, nie było takiego wybiegu, gdzie, nie wiem, Ed tam chodził, tak jak na przykład u Justina to wyglądało. Jeśli chodzi o supporty, to było ich całkiem sporo, bo były aż trzy. Pierwszy to był zespół Be My, dalej był taki wokalista Jamie Lawson i ostatnia była Anne Marie i naprawdę powiem szczerze, że jakby ja się nie napalałam jakoś tak bardzo na te supporty, w sensie ten zespół Be My słyszałam z opowiadań Anety, bo jak była z Martą właśnie na koncercie Maroon 5, to oni też byli supportem, tak mi się wydaje. Ten Jamie w ogóle był dla mnie totalnie nową osobą i dopiero miałam pierwszą styczność z jego muzyką tak naprawdę, no a Anne Marie oczywiście kojarzyłam z jakichś tam piosenek typu Rockabye Friends czy coś w tym stylu. Powiem wam szczerze, że z tych występów, supportów nagrałam sobie tylko Anne Marie, dlatego że po prostu jakby najbardziej ją znałam, no dobra, tylko ją znałam, jej muzykę, twórczość i tak dalej. I jakby nigdy nie byłam jej jakąś tam wielką fanką, nie interesowała mnie totalnie jej osoba, no piosenki, wiecie, coś tam znałam, ale po tym koncercie ja jestem po prostu w niej zakochana. Jej poczucie humoru i w ogóle charakter, to jaką ona jest osobą, to jest coś tak niesamowitego, była tak przemiła, w ogóle śmiała się, ona ma tak piękny śmiech, po prostu masakra. Drinking from plastic cups, singing love forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods. Don't know what's that, what do we say? Songs were all our childhood friends. And it went like this shit. Now, that is definitely a moment I will never, ever, ever forget. So thank you so much. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you. Rock-a-bye, baby, don't you cry. Yo, rock-a-bye. I zrobiła w ogóle coś dosyć śmiesznego. Ponieważ pod koniec, jak została jej tylko jedna piosenka do zaśpiewania, wyciągnęła taką torebkę i stwierdziła, że musi zrobić coś typowo polskiego. I słuchajcie, wyciągnęła flaszkę wyborowej! Z kolegami z zespołu porozlewali sobie szociki, wypili jednego szota, potem cały tłum zaczął krzyczeć, żeby wypiła jeszcze jednego, więc wypiła jeszcze jednego i to było tak zabawne. Teraz wstawię wam właśnie ten klip, żebyście mogli to zobaczyć. Just to make it a little bit more fun. I just want to say thank you so much for listening to the music and dancing and singing along. I've absolutely loved it so much. I'm so glad that this tour ended in Warsaw because you are just the most amazing audience that we could ever ask for. I don't think I'm ready. That was easy. One more! Are you joking? The last song is gonna be like this. I've got to tell you, I've never actually ever done this before on stage, so. Easy. Alright, before we go on to the last one, can we please have a photo with everyone?
Ja, dziękuję! Cały czas żartowała i była taka, wiecie, autentyczna. Zagrała 9 piosenek, słuchajcie, to jest pół koncertu Eda, 9 piosenek! I naprawdę zaskoczyła mnie bardzo, bardzo pozytywnie. I w końcu przechodzimy już do koncertu, typowo koncertu Eda. Miał się on zacząć o godzinie 20:30, ale Ed spóźnił się około 20 minut i to było tak stresujące, bo wiecie, była taka cisza i tylko ta scena, wszyscy tak czekają, czekają, 20:30, zegarki, masakra, nikogo nie ma, nic się nie dzieje i nagle włączyła się taka muzyka, taka wiecie, trzymająca w napięciu i to było tak stresujące. Miałam takie, kurde, on tutaj zaraz może wyjść, czy on wyjdzie tak wiecie spokojnie, czy on się nagle pojawi, to była taka wielka niewiadoma, bo tak naprawdę nie oglądałam żadnych filmików z jego koncertu, bo nie chciałam sobie zaspoilerować, tak samo jak to było przed Justinem, też nie oglądałam i też byłam w takim wiecie stresie, że w ogóle co tutaj się wydarzy. No i po 20 minutach Ed się w końcu pojawił i w ogóle, co jest mega fajne, to my stałyśmy jakby po lewej stronie sceny, a on właśnie wchodził od lewej strony, więc widziałyśmy go tak naprawdę zanim wszedł na scenę. Że wiecie, stałam w tym piątym rzędzie, a i tak mimo wszystko pomiędzy sceną, a pomiędzy bramkami i pierwszym rzędem była naprawdę spora przestrzeń, więc to nie było jak na Justinie, że to było tak wiecie bliżej, tylko to było troszeczkę dalej, ale mimo wszystko widziałam go jak tam stał z tą gitarą, od razu zaczął grać i ja tak miałam, kurde, to jest serio on! Pierwszą piosenką, którą zagrał, była moja ukochana Castle on the Hill. I tak naprawdę jeśli chodzi o nagrania z tej piosenki, z mojego telefonu, to nie są one za dobre, dlatego że były trochę basy. To nagranie nie jest dobre, jeśli chodzi o jakość dźwięku, aczkolwiek i tak coś tutaj postaram wam się wstawić, te najlepsze momenty z tych najgorszych. Powiem szczerze, że jakby nie nagrywałam dużo na tym koncercie, w sensie mam tam, wiadomo, jedne filmiki są krótsze, 20 sekund, inne mają 2 minuty, różnie to wyglądało, ale nie było to jak na Justinie, że miałam cały czas praktycznie telefon i że nagrywałam dosłownie każdą sekundę. Tutaj tak bardzo przeżywałam ten koncert, tańczyłam, tak wiecie, zamykałam oczy i to było coś zupełnie innego niż na Justinie, nawet nie wiem za bardzo jak mam to opisać słowami, ale po prostu czasami tak się wyłączyłam, nie wiem, to było naprawdę takie emocje, że to jest nie do opisania. Oczywiście jak skończył śpiewać tę piosenkę, no to się przywitał, powiedział, że to jest jego ostatni koncert z trasy europejskiej właśnie jeśli chodzi o Divide Tour i że jest bardzo szczęśliwy, że może zakończyć tę europejską część trasy w Polsce, w Warszawie, dlatego że, uwaga, zacytuję, polska publiczność jest taka trochę mental, jak on to ujął i w sumie ma rację. Good evening, Warsaw. How you feeling? So this is my final European date. I'm off to America now after this. So this is the kind of send off. And I want to say, yesterday's show I think was my top three shows of this whole tour. So I'm really, really looking forward to tonight. I think it's going to be great. No, there must just be something about a Polish crowd that just goes a little bit more mental than the other crowd. I'm hopefully playing songs you know tonight. Everything you hear tonight is completely live. It comes from this guitar, this microphone and this loop pedal. Potem była piosenka Eraser i tak naprawdę z tej piosenki też mam tak stosunkowo mało klipów, które nadają się do takiego przesłuchania. W sensie, jakby wiecie, dla mnie każda sekunda z tych filmików, nawet jeśli jest takie bombanie tymi basami i za bardzo nie da się nic usłyszeć, to i tak dla mnie to jest wartościowe i po prostu to są wspomnienia.
Ale jeśli chodzi o takie lepsze klipy, które mogłabym wam pokazać, żeby wam się to fajnie oglądało, no to na pewno coś tam znajdę. Ale najlepszą częścią tej piosenki jest oczywiście rapowana część. I Ed rapujący na żywo. Dalej była piosenka The A-Team i taka ciekawostka jest z tą piosenką taka, że kiedy usłyszałam ją pierwszy, drugi, trzeci raz i tak naprawdę aż do tego roku ja za bardzo nie przypadałam za tą piosenką. Nie mam pojęcia dlaczego, w sensie nie, że jej jakoś nie lubiłam, nienawidziłam czy coś w tym stylu, ale jakby nigdy jej nie słuchałam, bo nie wiem, bo jakoś tak średnio mi się podobała. A powiem wam szczerze, że jak przed koncertem, tak nie wiem, miesiąc przed, zaczęłam sobie, wiecie, robić taką fazę na Eda Sheerana, żeby się tak totalnie wkręcić, pokochałam tę piosenkę. A po wykonaniu na żywo to pokochałam ją jeszcze bardziej. I z tą piosenką była związana przepiękna akcja, ponieważ wszyscy na płycie, na miejscach stojących mieli takie serduszka, ja akurat mam niebieskie. Wydaje mi się, że większość była właśnie niebieskich, część była czerwona, pomarańczowa, zielona chyba, no dosłownie różne kolory. Być może na trybunach też ktoś trzymał te serduszka, szczerze powiem, że nie widziałam, bo trybuny były strasznie daleko i nie wiem, ale jeśli ktoś trzymał, to fajnie. Ale właśnie co tak sprawiło, że to wyglądało tak super, to, że właśnie wszyscy trzymali te serduszka. I z tyłu podświetlaliśmy je tak latarkami, że one tutaj się tak świeciły, a całe trybuny właśnie miały zapalone latarki. I to wyglądało tak przepięknie. Dlatego właśnie na takich dużych koncertach ja uwielbiam być na miejscu stojącym, bo wtedy mogę tak sobie popatrzeć i jest taki efekt wow. Loose change, banknotes, weary eyes, and drunk throat. Oh, girl, no fun. They say she's in class 18, stuck in her daydream in this way. Strasznie się to spodobało, podziękował nam i powiedział, że jesteśmy super zorganizowani, bo wczoraj taka sama akcja się właśnie wydarzyła na tej samej piosence i że z jego perspektywy to naprawdę wyglądało przepięknie. I on był taki uroczy. Very much. So yesterday a similar thing happened where everyone held up stuff. You guys are very, very, very well organized to kind of walk. I mean, you can't really see how amazing it looks, but when you all held that up, that looked pretty wild. So thank you very much for that also. Potem była taka pogadanka i to jest coś, co ja uwielbiam w takich koncertach, że właśnie artyści nie tylko śpiewają, grają, ale właśnie też rozmawiają na jakieś tematy i to jest naprawdę coś mega, mega fajnego. I Ed w tej swojej pierwszej pogadance poruszył temat tańca i generalnie poruszył też temat teledysków Thinking Out Loud, by the way, kocham tę piosenkę, kocham ten teledysk, to jest życie. Opowiadał nam, jakim to on nie jest super tancerzem. No Ed, wiemy, że nie jesteś super tancerzem, ale przynajmniej genialnie grasz i genialnie śpiewasz, nie? Powiedział, że cały ten teledysk był wyreżyserowany w ten sposób, żeby on wyglądał dobrze i nie musiał robić za wiele, więc zademonstrował nam dosłownie, jak ten teledysk był nagrany, że wiecie, tutaj podniósł tą dziewczynę, ona tam tańczyła, on tylko stał, potem sobie ją podniósł, on to tak po prostu pokazywał, no. Like, I'm not a very good dancer. I know, yeah. I know you guys have seen a music video where I dance in it. But now, also, here's the thing. The video was designed so I didn't actually have to do a lot of work and it made me look good without me doing anything. If you watch it back, I'm telling you, it's this. And then I'll pick her up and I'll put it here. And then let her dance for a bit and pick her back up. And then... Watch it back, seriously. I muszę naprawdę przyznać, że Ed jest świetny w opowiadaniu różnych rzeczy. I tak naprawdę on tam miał sporo takich pogadanek i nagrałam tylko kilka z nich, bo jakby chciałam też, wiecie, przeżyć to tak wszystko
nie nagrywać tego wszystkiego, tak wiecie, rozumiecie. Potem pokazał nam swój taniec i to była najsłodsza rzecz, jaką widziałam w całym swoim życiu. Which is this? And, but you know, the thing is, like, when I go to concerts again, when I'm in the crowd, I want to dance, but I don't, and I don't know why. I think I have an irrational fear that there's going to be someone behind me. You know, I'll start dancing to the song, and the person behind me will just be kind of like, a bit of space. Now, the reason I'm telling you all of this is there is a point to it. I'm not just scrambling. I find with concerts, there's always one confident person, right? There's always one confident person in the crowd that just doesn't care. And they're just like, you know what, I'm gonna dance. I came here to dance and I'm gonna dance. And what I've found is when I go to gigs, if I see that confident person dancing, it inspires me to dance, and then I go, alright, it's fine to dance. So the reason I'm saying this, Warsaw, is if you are that confident person, please dance, because it's going to encourage everyone else to do it, and then we're going to have a whole set of people dancing. Co jest dosyć zabawne, to właśnie Ed opowiedział nam, jak on był na przykład młodszy, albo nawet teraz, jak chodzi na jakieś koncerty, to naprawdę chce tańczyć i wiecie, i się bawić, ale stoi i wygląda tak. I powiedział, że on się tak cieszy, jak widzi właśnie, kiedy tłum tańczy, śpiewa i wiecie, jakby ludzie się nie przejmują, czy potrafią tańczyć, czy nie potrafią, czy to wygląda dobrze, czy nie wygląda, tylko po prostu się bawią. I potem właśnie zachęcał nas do tego, że jeśli jesteśmy, nie wiem, jakąś taką nieśmiałą osobą, która jest taka zawstydzona, jeśli chodzi o jej umiejętności chociażby taneczne, czy wokalne, to że mamy się nie wstydzić, tylko mamy się bawić. I to było naprawdę, no, mega pozytywne. Kolejną kwestią, którą poruszył zaraz po tańcu, było czyste śpiewanie, takie singing in tune. I powiedział, że mamy się totalnie nie przejmować, jeśli nie potrafimy śpiewać. No, chyba większość z nas nie potrafiła śpiewać, co zresztą słychać troszeczkę w tle na moich filmikach. Ale czy kogoś to obchodziło? Raczej nie. I Ed powiedział coś super, że to on jest od tego, żeby śpiewać czysto, a nie my. My mamy po prostu drzeć się i zedrzeć sobie głos. Kolejną piosenką była piosenka Don't i tak naprawdę z tego występu mam tylko 20 sekund filmiku, dlatego że jakby nie miałam ochoty cały czas trzymać telefonu, nagrywać, tylko chciałam się bawić i tańczyć. Potem była piosenka Newman i Same Thing Happened. Teraz będzie dobry moment, kiedy Ed poprosił nas, żebyśmy na trzy, odliczał oczywiście, krzyknęli najgłośniej, jak tylko potrafimy. I tego nie słychać na filmiku. Naprawdę, to się wydaje, jakbyśmy po prostu w 10 osób krzyknęli. Ale jak się stało w środku takiego wielkiego tłumu, dookoła jeszcze, wiecie, trybuny, i tyle tysięcy ludzi wydarło się najgłośniej, jak potrafiło, sądzę, że pół Warszawy nas słyszało. I know tomorrow is a Monday, but it's Sunday tonight. We are in Warsaw, we're at this gig. We are going to be the loudest crowd in the world tonight. On the count of three, give me your loudest scream. One, two, three, scream! Pretty good. Pretty good. Now, what I said earlier about you not having to sing in tune and just having to sing loudly, the volume I need you at for the whole show, you've just shown me. You've just shown me how loud you can get, right? And that's what I need for the whole show, because you're not going to lose your voices unless you're at that volume for the whole show. That hurt your voice. That hurt your throat, right? Yeah. Good. That is what we want. That is what we want. This is the goal for the night. We are losing our voices. To jak bolało mnie gardło po tym krzyku,
To jest coś niesamowitego, ale przynajmniej miałam taką, wiecie, pamiątkę po koncercie, co nie? I w ogóle mieliśmy taką niepisaną umowę z Adem, że mamy się tak drzeć przez cały koncert, że stracimy głosy. I on powiedział, że skoro dopiero za 4 dni leci do Stanów, to on też może stracić głos. Kolejna była piosenka Dive i tak naprawdę strasznie się zdziwiłam, kiedy rozpoznałam tę melodię na koncercie. Na każdej setliście, jaką znalazłam w internecie, nie było tej piosenki i ja byłam strasznie załamana, bo to była jedna właśnie z moich ulubionych piosenek z tego albumu Divide i żałowałam po prostu, że nie będę miała okazji usłyszeć jej na żywo, no ale już potem się z tym pogodziłam, stwierdziłam, dobra, trudno, usłyszałam milion innych piosenek, które są równie dobre albo nawet czasami i lepsze, aż tu nagle usłyszałam Dive na żywo. Taka mała rzecz, wiecie, jedna piosenka, a spełniła moje marzenie i wow. Kolejna pogadanka i tak naprawdę nagrałam chyba tylko połowę, ale na szczęście pamiętam, o czym tam Ed opowiadał, więc wspomniał taki interesujący fakt, że on jest świadomy, że jakby tylko 98% ludzi, które są na jego koncertach, są tak naprawdę zainteresowane nim, jego muzyką i po prostu chcą tam być, a dwa pozostałe procenty tak niekoniecznie. I jednym z tych 2% jest chłopak, który nie chce tu być, ale dziewczyna go zmusiła. Drugim natomiast procentem jest super dad, czyli taki super tata, który zabiera swoje dzieci na koncerty, mimo że nie zna tego artysty, nie zna jego muzyki, tak naprawdę nie wie, co on tutaj tak do końca robi. I to jak Ed podkładał głosy, wiecie, aranżował jakby rozmowę między tymi chłopakami, między tymi ojcami. To było tak urocze, że po prostu wow. I w ogóle w jednym momencie, jak opowiadał o tych super dads, to właśnie pomachał do jednego taty i w ogóle powiedział "How you doing, mate?" To było tak urocze. And they'll be talking to the other boyfriends. And it's always the same chat. I know, right? Like, why was he on Game of Thrones? Yeah. Right. That's the first one, right? All right, the second out of the 2% of people, the second person is the super dad. Now the super dad is here, making sure his kids are safe. He's queued up, there's a super dad right there. How you doing, mate? The super dad over here. Now, the reason I can dig super dads right is my dad is a super dad, and my dad took me to gigs when I was younger, and my dad stood at the back of the room and just about bared it. You know, he was just kind of like... But the super dads, you know, they have the same chat every night as well. You know, they're like chatting to the other super dads. It's not my thing. It's not really my sort of music. I mean, it's good, you know, the kids are getting out to gigs and stuff. I know the traffic was so bad getting in, wasn't it? Yeah. We could definitely leave before the encore. No, yeah, of course. Yeah, we'll stay for the encore. Ale konkluzja tego wszystkiego jest tak śliczna i to, jak on to właśnie wszystko podsumował, że te osoby, które przyszły tutaj, nie wiem, chłopak z dziewczyną, czy ojciec z córką, z synem, cokolwiek, one są tutaj dlatego, że nas kochają, że kochają te osoby i poświęcają swój czas, poświęcają siebie, żeby te drugie osoby były szczęśliwe i to jest... Kolejną piosenką była piosenka Bloodstream i tak naprawdę jakby nigdy w życiu nie jarałam się tą piosenką. No taka była, wiecie, była okej, ale kiedy usłyszałam ją live, to oszalałam. Totalnie oszalałam.
Następna piosenka to Happier i tak naprawdę jest to ulubiona piosenka, jedna z ulubionych przynajmniej piosenek Anety, i kiedy zobaczyłam jej minę, jak on grał tę piosenkę, to wyglądało mniej więcej tak. Gdy grał początek tej piosenki, to było coś niesamowitego, bo cały stadion klaskał i latarki były wszędzie zapalone. To wyglądało przepięknie, po prostu. Teraz jak to opowiadam i nawet jak pokażę wam ten filmik, to wygląda imponująco, ale żeby wiedzieć tak naprawdę, o czym ja teraz mówię, to trzeba przeżyć, bo wiecie, to po prostu ładnie wygląda, spoko, spoko, ale za tym kryją się takie emocje, że to jest coś niemożliwego. Hey, yeah. So you walk inside the bar. You said something to make you low. So the bar, he smiles with twice his white eyes. You look happier. Ain't nobody that you like, I heard you. I w ogóle teraz się wzruszę, dlatego że to, że ludzie zaręczają się na koncertach Eda, to jest rzecz powszechnie znana, ale nie sądziłam, że kiedykolwiek doświadczę czegoś takiego. Znaczy, co prawda nie widziałam tej pary, ale słuchajcie, właśnie podczas tej piosenki jedna para się zaręczyła i to było takie w ogóle, nie wiem, szybkie, bo oni byli tak na prawo od nas i ja nie widziałam tych ludzi, ale nagle wszyscy zaczęli tak świrować, w ogóle klaskać, krzyczeć, więc stwierdziłam, że na pewno ktoś się oświadczył. I kiedy Ed skończył śpiewać tę piosenkę, właśnie poruszył ten temat i powiedział, że przez pół piosenki się na nich patrzył i tylko tak modlił się, żeby ta dziewczyna się zgodziła, i w ogóle to było tak słodkie z jego strony. Potem wziął butelkę z wodą, wniósł taki toast dla nich i zadedykował im kolejną piosenkę, więc po prostu... Cheers. You have impeccable timing as well, because I'm just about to play a really romantic song, so now I can dedicate it to you. This is good. A właśnie piosenką, którą im zadedykował, było Tenerife Sea. I jakby wykonanie tej piosenki było tak inne na żywo, porównując właśnie wersję na żywo, a tą ze studia, dlatego że Ed śpiewał tak delikatnie, w ogóle była taka cisza, w ogóle nikt na stadionie nic nie mówił, nie krzyczał, nie klaskał, była cisza. I Ed śpiewał tak cichutko, ja miałam ciary wszędzie. You look so wonderful in that dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck. Down the shoulders, but we are surrounded by all of these lies. People talk to me. You got the kind of look in your eyes as if no one knows anything. Should this be the last thing I see? I want you to know it's not for me. So all that you are is all that I ever need. So in love. So in love. So in love. So in love. So beautiful in this light, silhouette of me. So in love, so in love now.
powiedział o tańcu, że jak ktoś nie potrafi tańczyć, to ma się po prostu bujać i ma się bawić, że to jest najważniejsze. Nie mamy się przejmować, jak wyglądamy i tak dalej. No. I encourage you to dance, because if you encourage everyone else to dance, I'm talking to all the confident dancers out there. Even if you're not great dancers, you know, just the confident ones that just like wildly just go for it. It's just one person there like, that's me! Right. Let's have a dance that sings this. I serio, jak oglądałam kiedyś jakieś filmiki z Edem, czy to z jego gdzieś tam koncertu, czy z jakiegoś występu live, czy cokolwiek, to ja wiedziałam, że on jest cholernie utalentowaną osobą. Ale dopiero po tym koncercie uświadomiłam sobie, jak bardzo, i wiecie, ja miałam o nim bardzo duże, jakby, bardzo duże wymagania, miałam bardzo duże oczekiwania co do niego, a on je przewyższył. Tak o jakieś 1250,5%, naprawdę. Kolejną piosenką była Galway Girl i tak naprawdę tutaj jest podobna sytuacja, bo były straszne basy i mam mało takiego materiału, który wydaje mi się jest taki bardzo, bardzo dobry, ale mam nadzieję, że nie ogłuchniecie i że będzie wam się podobało. Ja wspominam tę piosenkę bardzo dobrze, to jest taka typowo pozytywna, taka... Och! Zawału. Wiecie dlaczego? Bo Ed zagrał taki mashup, w sensie połączył dwie piosenki. Feeling Good, która jest jakby piosenką, która najbardziej chyba kojarzy się właśnie z filmem James Bond, i Icy Fire. I pewnie zadacie sobie pytanie, dlaczego ja się tak jaram piosenką Icy Fire? Otóż dlatego, że to jest piosenka, od której tak naprawdę zaczęłam słuchać Eda i go totalnie pokochałam. I pamiętam dokładny moment, kiedy w ogóle po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o Edzie i strasznie mi się potem wkręcił. Otóż było to w gimnazjum, właśnie nie pamiętam czy w drugiej, czy w trzeciej, ale wydaje mi się, że w drugiej klasie gimnazjum, na lekcji angielskiego, kiedy pani dała nam takie kserówki właśnie z tekstem tej piosenki, tam były luki, puszczała nam tę piosenkę kilka razy i musieliśmy je uzupełniać. Więc dziękuję mojej nauczycielce od angielskiego, pozdrawiam panią serdecznie, jest pani najlepsza, bo to dzięki pani zaczęłam słuchać Eda Sheerana, naprawdę, poważnie. I szczerze, to ja w życiu nie sądziłam, że on zaśpiewa Icy Fire. Bo tak jak wam mówię, jak czytałam jakieś setlisty, to też nie widziałam tej piosenki. Aż tu nagle on ją zaśpiewał i ja się tak wydarłam. Birds flying high, you know how I feel now. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze feeling on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. What story? You feeling good? Dragonfly in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all have fun, you know what I mean. Keep watching all behind your burning sun. Krzyk w tle, to jestem ja. Silent night.
Danego artysty na żywo, to jest trochę taki big deal, powiedziałabym. I naprawdę przeżyłam tę piosenkę. Szczerze wam powiem, że mało z niej pamiętam, ale wiem, że miałam strasznie łzy w oczach, bo to były emocje ogromne, ogromne emocje. Nawet teraz, jak o tym mówię, to tak się, widzicie, jąkam, bo no. I oczywiście emocje nie opadły, bo kolejna piosenka to jest jedna z totalnie, wiem, że mówię to praktycznie przy każdej piosence, ale ta piosenka to jest totalnie jedna z piosenek nie tylko Eda, ale ever, całego mojego życia, i słucham ją od 4 lat, od kiedy ona wyszła. Być może już wiecie, co to będzie za piosenka, ale jeszcze chwilę podtrzymam was w niepewności. Otóż przed zaśpiewaniem tej piosenki Ed powiedział, że dalej mamy z nim śpiewać, mamy tańczyć, bawić się, a jeśli nie znamy tekstu do tej piosenki, to jesteśmy na złym koncercie. So the sing-alongs will continue. I need you all singing as loud as you can to this one. If you don't know the words to this song, you are at the wrong concert. Bo przyszedł czas na piosenkę Thinking Out Loud i moje ja pierdziele, które wykrzyknęłam na początku tego filmiku, który za chwilę zobaczycie, to jest życie i to opisuje te emocje, które we mnie buzowały, kiedy dowiedziałam się, że o kurde, teraz przyszedł czas na tę piosenkę. Wyglądałam przez dosłownie 3/4 koncertu. Później była piosenka One,
I muszę wam tutaj szczerze powiedzieć, że ja tej piosenki nie znałam, mimo że była u nas z poprzedniej płyty Eda, nigdy wcześniej jej nie słyszałam. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale muszę przyznać, że była naprawdę bardzo ładna, strasznie mi się spodobała, taka wolna ballada, wiecie, no jak to taki Ed, nie? No jak słyszycie Ed, to słyszycie balladę, no. Well, I'm stumbling home at the struggle of ever been, and I'll never be again. 'Cause you are the only one, and all my friends have come to find another place to let their hearts fall. Just promise me you'll always be. Dalej kolejna piosenka mojego życia, czyli Fotograf. I ja przez całą tę piosenkę, ja nie wiedziałam totalnie, co się dzieje, i sobie tam popłakałam, która nawet na tej piosence, bo była taka przepiękna i w ogóle masakra, no. Makes us feel alive. Hearts will never grow. Time's forever goes instead. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until I hide me. You won't ever be alone. Moment koncertu, że później to już leciały same takie hity, piosenki, na których po prostu tylko możesz stać i płakać, i w ogóle Boże Święty. Więc przyszedł czas na piosenkę Perfect i przez większą część tego występu i w ogóle na tym filmiku, który nagrałam podczas tej piosenki, bardziej słychać ludzi, którzy śpiewają, niż Eda. Wolałabym, żeby było słychać bardziej Eda z wiadomych względów, ale nie przejmujemy się tym. Taka ciekawostka, no wiadomo, że Ed pochodzi z Anglii, więc ma brytyjski akcent. I za każdym razem, od kiedy piosenka Perfect wyszła, ja słuchając jej gdzieś tam, cały czas zwracałam uwagę, jak on wymawia słowo dancing. On nie mówi dancing, tylko mówi dancing. I na tym koncercie również zwróciłam na to uwagę i to jest mój ulubiony moment tej piosenki. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, that you look perfect tonight. I don't deserve this, you look perfect tonight. Piosenka Nancy Mulligan i Boże Święty! Do tej piosenki nie da się po prostu stać i nie śpiewać, nie tańczyć, to jest po prostu niemożliwe. I moment, w którym Ed zaczął tańczyć z tą gitarką, to jest po prostu najcudowniejsza rzecz ever. To było tak urocze, że po prostu nie mogę, no. Uwaga, moje kolejne marzenie spełnione, czyli piosenka Sing usłyszana
na żywo. Jak możecie wywnioskować, na poprzednim koncercie, chyba w 2013 roku, Eda w Polsce niestety nie byłam i bardzo żałuję. I tak naprawdę żałowałam przez te wszystkie całe 5 lat, ale powiem szczerze, że usłyszałam chyba wszystkie piosenki, które tak najbardziej chciałam usłyszeć z tamtego albumu na tym koncercie, więc trochę mi to zrekompensował, aczkolwiek tak żałuję, że mnie nie było na tamtym koncercie. Do tej piosenki to była taka impreza, że ja się tak cieszyłam, że jestem na płycie, bo wiecie, oczywiście można sobie stać i tańczyć na trybunach, ja nigdy w życiu nie byłam na koncercie na trybunach, ale to, co się dzieje na płycie, to jest w ogóle what? On the side, I've been side with you. Most of the night, knowing everybody here, we wish they would disappear. So maybe we can get that now. Momentu za bardzo, kiedy on zniknął ze sceny. Ja takie, Boże święty, już koniec koncertu, masakra, sprawdzam tylko godzinę 22, ktoś mówi, nie. Byłam przerażona, naprawdę byłam przerażona. Bo jakby nie byłam tak psychicznie gotowa, że to już wiecie, będzie koniec tego koncertu i mówię, kurde, na pewno jeszcze wyjdzie, bo hello, nie było Shape of You. I uwaga, w tym momencie właśnie Ed wyszedł, zanim zobaczycie filmiki z jego właśnie występu Shape of You, to zwróćmy uwagę na to, jak był ubrany, bo wcześniej był ubrany w zwykłe jeansy, co po prostu, Jezus Maria, kocham te jeansy, one są genialne, i miał taką białą bluzkę z takim zielonym tutaj jakimś napisem, i jak wrócił, to ubrał się w taką bluzkę, jak nasi piłkarze mają w reprezentacji, z takim wielkim godłem. Na poprzednim koncercie, tym jakby wczorajszym, również miał taką bluzkę, więc to nie było tak do końca jakimś wielkim zaskoczeniem, ale zaskoczeniem było też coś innego, ale to musicie chwilkę poczekać. W każdym razie zagrał Shape of You i to jest piosenka, która kojarzy mi się totalnie z liceum i z moim kumplem Fifi, więc Fifi, pozdrawiam cię, doskonale wiesz, że ta piosenka kojarzy mi się z tobą, bo tak, gdybyście nie wiedzieli, prawdopodobnie tego nie wiecie, to Fifi zawsze jak grał w szkole na gitarze, to grał też Shape of You i po prostu tak zawsze mi się z nim kojarzy. To Ed po prostu tak stał, patrzył się na nas i się tak uśmiechał przepięknie i zapytał, czy chcemy jeszcze jedną piosenkę, no i da! Czas na ostatnią piosenkę Eda i zagrał on piosenkę, która ma chyba najdłuższy tytuł ever, ponieważ nazywa się You Need Me, I Don't Need You. I tutaj sytuacja jest podobna jak z piosenką One. Nie jest identyczna, dlatego że ja już tę piosenkę wcześniej słyszałam, bo przed koncertem właśnie sobie troszeczkę ją odświeżałam, aczkolwiek nie znałam jakoś super bardzo do niej słów. I w momencie, kiedy usłyszałam ją na żywo, to mi się tak wkręciła, że po tym jak następnego dnia wracałyśmy pociągiem do domu, to przez całe 3 godziny jej słuchałam non-stop, cały czas. I jak oglądaliście mojego ostatniego vloga z Warszawy, to wiecie, że tam były same piosenki Eda Sheerana, więc no, tak klimat koncertowy mi się bardzo wkręcił i no.
Tak było. Po prostu pokochałam tę piosenkę, jeśli jeszcze jej nie znacie, bo w sumie nie jest ona jakaś taka popularna, jest dosyć stara, ma chyba z 6 lat, to koniecznie przesłuchajcie, bo jest naprawdę genialna. I właśnie przy tej piosence zdarzyła się super niespodzianka. Otóż Ed wyciągnął taką wielką flagę polską, zaczął nią machać, w ogóle biegał po całej tej scenie jak taki szalony. Hear me though, according to the MySpace and YouTube video. Doing shows if I'm not, I'm in the studio. Truly broke, never coming off, call me Rufio. Music maker, all the papers I see. I'm a cop and I'm fucking in and out of place. You need me, I don't. You need me, I don't. You need me, superstar for me. You need me, I don't. Making sure. Potem ją sobie tak zawiesił tutaj na karku i podszedł tak na środek sceny, ukusnął przy samym brzegu i tam śpiewał do tych ludzi, więc naprawdę, jeśli ktoś może z was był w pierwszym, drugim czy tam trzecim rzędzie na środku sceny i widział, jak Ed do was śpiewał, to szczerze zazdroszczę. No i przyszedł czas, żeby zakończyć ten koncert, więc Ed powiedział Warsaw, thank you, see you soon. Podkreślam, see you soon, więc Ed, czekam. Schodził ze sceny, to też właśnie schodził tą lewą stroną, czyli tą naszą stroną, że tak powiem. I właśnie jak już szedł ze sceny i szedł takim małym korytarzykiem, to już nam pomachał i po prostu było takie urocze. Chciałabym tak dosłownie w trzech zdaniach, takich dosyć szybkich mam nadzieję, podsumować ten koncert, więc porównując go z koncertem Justina, jakby nie mogę go za bardzo porównać, szczerze powiedziawszy, bo oba te koncerty były niesamowite, były pełne emocji, były w ogóle szalone, ale każdy na swój sposób i jakby koncert Eda był inny pod tym względem, że na scenie był tylko on i jego gitara. I można powiedzieć, że mimo, że było wiele dziesiątek tysięcy ludzi na widowni, na całym stadionie, to trochę odczuwało się, jakby to był taki bardziej prywatny koncert, bez tych wszystkich tancerzy, nie było nic tam takiego, wiecie, bardzo wyreżyserowanego, nie było żadnych choreografii, był po prostu Eddie z gitarą, opowiadał, śpiewał, śmiał się, był najsłodszym misiem, jakiego widziałam na świecie. Nie wiem, był taki luz, że po prostu nie przejmowałam się za bardzo nagrywaniem tych filmików. Z koncertu Justina mam bardzo dużo materiału, natomiast z koncertu Eda tak... Znaczy, nie powiem, że mało, ale tak okej, nie? W sensie jakby nie zależało mi aż tak bardzo, żeby cały koncert nagrać. Po prostu chciałam go tak przeżyć, wiecie, stanąć sobie czasami, zamknąć oczy i tak żyć tylko tą muzyką, a nie tylko tym, że muszę coś tam nagrywać. Naprawdę nie zapomnę tego koncertu do końca życia, bo był przepiękny. Jestem mega wdzięczna, że miałam okazję być na tym koncercie, przeżyć to, co przeżyłam, zobaczyć, usłyszeć to, co zobaczyłam i usłyszałam. Naprawdę, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję być na jakimś koncercie, zwłaszcza osoby, którą bardzo cenicie, którą od lat oglądacie gdzieś, słuchacie, to jeśli będziecie mieli okazję, naprawdę wykorzystajcie ją i pojedźcie. Nawet gdybyście mieli mieć najgorszy bilet. Pamiętajcie, że żaden bilet nie jest najgorszy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Jeśli ktokolwiek dotrwał do końca, mam nadzieję, że kilka osób chociaż się takich znalazło, bo wiem, że ten film jest na pewno długi, dużo mojego gadania, nie każdy lubi długie filmy, ale po prostu koncert, który trwał 2 godziny, nie jestem w stanie go skrócić do 5 minut. Znaczy, byłabym w stanie, ale po prostu ta moja seria koncertowa jakby jest po to, żeby pokazać wam jak najwięcej szczegółów, żeby przekazać wam jak najbardziej
realistycznie ten koncert wyglądał i wiem, że wielu osobom się to podoba, zwłaszcza osobom, które są na przykład fanami danego artysty, a nie mogły być na tym koncercie. Ja szczerze szukałam gdzieś na YouTubie takich filmów właśnie, chociażby z Justina koncertu, czy tam kogokolwiek innego, Harry'ego Stylesa, whatever, i nie znalazłam takiego filmiku, więc mam nadzieję, że on się okazał tego gość przydatny, że komuś się spodobał. Jeśli tak, to w komentarzu napiszcie Teddy, wiecie, ty, e, i dajcie emotkę misia, tak wiecie, dla Eda. I jeszcze możecie, o wiem, Teddy, miś i niebieskie serduszko. Czy to jest bardzo skomplikowane? Mam nadzieję, że nie. I dobra, to by było tyle, bo już będę znowu przeciągać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, Instagram i te wszystkie inne rzeczy i widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa, pa! Cause you take parts of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing. Replace with phrases like when you're leaving me. Should I, maybe I'll get drunk again. I'll be drunk.